Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dzisiaj bardzo ciekawy filmik, no bo po pierwsze pokażę jak te moje ogórki teraz wyglądają, ogórki gruntowe, ale też powiem dlaczego one produkują nadmierną ilość kwiatów męskich, jak również jak nawozić te ogórki, żeby obficie plonowały, żeby tworzyło się więcej kwiatów żeńskich. Posłuchajcie. No i wszystkie informacje o uprawie ogórka gruntowego znajdują się w mojej książce Jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw, mam też książkę Planer warzywnika. Są to dwie różne książki. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Teraz są dobre promocje na zestawy. Ogórki nie owocują, słabo owocują. Tworzą się kwiaty męskie, a żeńskich no prawie wcale nie ma. Takie pytania już dostaję i będzie ich coraz więcej. Tak nie powinno być jak to teraz wygląda. Tak powinno to mniej więcej wyglądać teraz. Przewaga kwiatów żeńskich, a nie męskich. Dlaczego ogórki produkują zwiększoną ilość kwiatów męskich, podczas gdy powinna być zwiększona ilość kwiatów żeńskich? Tutaj tylko wspomnę, że yy, no, kwiaty męskie ogórka to jest sam pręcik, a żeńskie mają zalążek owocu pod kwiatem czyli jest ten mały ogóreczek pod tym kwiatkiem. I teraz tak. Może być to przez odmiany. Mamy różne odmiany, są nawet partenokarpiczne, samopylne. Są też takie, które no można w skrócie nazwać prawie samopylne, że jest mnóstwo kwiatów żeńskich, tych ogóreczków, no i wspaniałe, obfite plonowanie. Tylko, że to, to jest taka sama odmiana. Różnice są ogromne w odcieniu liścia, w wielkości liścia, w różnicy między kwiatami męskimi i żeńskimi, to znaczy w tworzeniu się. No, widać, że tutaj jest sadzonka, ale właśnie no to jest pokazane takie dobitne. O co chodzi? Tutaj już nie ma ogórek, co jeść. On ma niedobory składnikowe. On ma mało gleby. Ten ogórek jest, można powiedzieć, w szoku. No, żeby nie było, to ja te ogórki posadzę. Zwalnia mi się teraz miejsce. Trafią one do gruntu. One się jeszcze zabiorą i wydadzą bardzo dobre plony. Już tak wcześniej też robiłem. No, ale właśnie. Ogórki są w szoku. Ogórki nie mają zbytnio, co jeść. Mają niedobory. I one sobie tak myślą, że wiecie, no, no muszę koniecznie zakwitnąć, zaplonować. Tylko one już do końca nie myślą i są w szoku i powodują nadmierną ilość kwiatów męskich, czyli tych z których ogórka nie będzie. One też mają niedobory, one też nie są tak aż tak w stanie. Można tak. Powiedzieć. Z żeńskich tylko będą ogóreczki, to jest też bardzo ważne. No, wiecie, ja to tak tylko mówię, że one myślą, no i ten, ale chcę właśnie pokazać, że niedobory pokarmowe, złe przygotowanie gleby, szok z jakiegoś powodu może doprowadzić do nadmiernego tworzenia się kwiatów męskich kosztem tych, na którym nam najbardziej zależy, czyli tych żeńskich. Z pomocą przychodzą dwie rzeczy: regularne podlewanie. I nawożenie. Podlewanie jest ogromnie ważne dla ogórków, szczególnie podlewanie letnią wodą i regularne. Jak się ogórki już rozrastają i tworzą się pierwsze kwiaty żeńskie, pojawiają się właśnie te pierwsze kwiaty, no to jak już jest ciepło, to one są podlewane u mnie codziennie. To jest kluczowa pielęgnacja ogórków teraz. Podlewanie kluczowa pielęgnacja. Podlewanie ogórków u mnie jest teraz raz dziennie, ale może być nawet dwa. No jak dopiero posadziliśmy te ogóreczki, no w szczególności też jak one są takie właśnie podpędzone, już takie wiecie, wygłodniałe też. No a jak jest trochę mniejsza temperatura, no to ja podlewam tak raz na 2-3 dni. Zależy to od pogody. No i bardzo ważne będą też teraz regularne zbiory tutaj przechodzę już do zbiorów, No zrobię o tym specjalny filmik, bo to jest bardzo istotna pielęgnacja, nie tylko dla. Ogórków, ale też choćby dla innych warzyw dyniowatych i nie tylko. Regularne zbiory sprawiają, że warzywo no nie skupia się tak bardzo na owocowaniu, też się skupia, ale też się skupia na samym wzroście, dzięki czemu jest to roślina jest większa, no to będzie też lepiej plonowała. Ale. Najpierw trzeba do tych zbiorów dojść, no i teraz przychodzi czas nawożenia. No i najważniejsze jest dobrze, dobre przygotowanie gleby, to jest najważniejsze. Według mnie jednak warto nawozić ogórki przynajmniej kilka razy w sezonie, no i ja tak właśnie polecam, a zdecydowanie warto, wręcz jest to według mnie konieczne, jak pojawiają się niedobory pokarmowe, przynajmniej w takiej wczesnej też fazie wzrostu. Lub jak właśnie tworzą się nadmiernie kwiaty męskie, a tak nie powinno być, bo na przykład odmiana powinna tworzyć więcej żeńskich. Oczywiście, jak roślina. Jest ładna, ma duże liście, takie ciemnozielone, no to prawdopodobnie nie ma czym się przejmować, no bo zaraz te żeńskie zaczną się tworzyć w dużych ilościach. Tak czasami jest, że tworzą się te męskie, ten, a potem zaraz te żeńskie. Tak czasami właśnie bywa. No ale jednak często jest tak, że to tworzenie to jest właśnie szok, niedobór. Warzywo koniecznie chce coś stworzyć, bo ma różne myśli, ale jeszcze nie do końca sobie z tym dobrze radzi. No z pomocą przychodzi tutaj nawożenie. Jeżeli zostało posadzone takie warzywo trochę podpędzone, wy głodzone, tak jak Wam już to tutaj pokazałem, no to według mnie zdecydowanie polecam najpierw poprawić rozrost korzenia. Wiecie, no jest to warzywo malutkie jeszcze, a już właśnie tworzy nadmierną ilość tych owoców, tych kwiatów żeńskich czy męskich, tutaj już to nie jest takie ważne. No ja to już obserwowałem w przypadku różnych warzyw, że jak wydaje im się, że mogą szybko paść, że coś im się właśnie dzieje, są w tym szoku, to one chcą koniecznie jakoś zaowocować, coś, jakiś plon stworzyć, no żeby z tego nasiona były, no i żeby cykl trwał dalej. Jeżeli tak się dzieje, to oberwicie wszystkie kwiaty i męskie, i żeńskie. Teraz to ma się dobrze ukorzenić, jak jest właściwie, wiecie, takie małe, a już chce. Plonować. Warzywo potrzebuje na to około 10 do 14 dni i z pomocą przyjdzie tutaj wodna zawiesina Leonardy. To są kwasy humusowe, ulmowe, fulwowe, huminy. No samo dobro, które sprawia, że korzeń zdecydowanie lepiej się rozrasta. No a więc no, warzywo lepiej sobie radzi, no lepiej się, korzeń rozrasta zdecydowanie właśnie lepiej. Lepsze jest pobieranie wody, pobieranie składników pokarmowych i wszystko zaczyna się poprawiać. Idzie to wiecie, jak taka lawina, że tu jest lepiej, no to tu też jest Lepiej, i tak dalej. I możecie sobie kupić albo Blackjack, albo Multi Roots, to są takie nazwy tego, to jest to samo. No i żadne polecenie nie jest reklamą płatną. Ja nie mam współpracy z żadną firmą, więc to, to, to co tutaj teraz powiedziałem, jak również to, co powiem za chwilę, nie jest reklamą płatną. No i teraz dochodzimy do sytuacji, kiedy warzywa już lepiej rośnie, ale to też nie jest tak, że nie potrzebuje naszej pomocy, bo tak jak powiedziałem, ogórki są żarłoczne i mimo, że przygotowaliśmy dosyć dobrze glebę, to warto kilka razy w w trakcie uprawy je dodatkowo nawieźć nawozem płynnym. No i jeżeli są niedobory pokarmowe no to wtedy warto zdecydowanie warto te niedobory uzupełnić. One pokazują się na liściach ale też ja lubię sobie patrzeć na sam owoc one też dużo pokazują. Krzywizna ogórka ma tutaj znaczenie no i pokazuje nam często właśnie niedobory ale liście oczywiście też je pokazują. No i warto jednak, żeby tych niedoborów nie było, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, bo tutaj też wspomnę, że ładnie rozrośnięte warzywo, wiecie, takie silne, mocne, no to zwykle u mnie później choruje. O ile w ogóle zachoruje, no to też zależy od danego warzywa, jak również jak zachoruje, to lepiej radzi sobie z chorobą. No tutaj tak ogólnie, ale tak jest. Więc warto dbać o warzywa cały czas. Patrzymy, wiecie, czy nie, czy nie ma niedoborów, czy nie ma jakichś chorób, szkodników i tak dalej. No ale dobra, bo. To nawożenie, no ja zwykle się tak, wiecie, rozgaduję, jak o ogórki chodzi. Podlewanie teraz jest nawet codziennie, nawożenie oczywiście nie. Ale no tak odstęp 7 do 14 dni jest dobrym odstępem. I można jeszcze teraz dać nawóz z pokrzyw, to jest dosyć dobry nawóz też tak, tak ogólnie mówiąc no tą trochę nawozi też poprawia ogólny stan rośliny. Dobre są też nawozy humusowe, na przykład Florovit Humus, dobry ma skład azofoska płynna, świetny, no i jeszcze lepszy według mnie jest nawóz Substral Magiczna Siła do Ogórków, no i tym podobne na wozy, bo są też inne. Tam jest dużo azotu, fosforu, potasu, no i nie tylko. Ale też to nie jest tak, że popalicie tym warzywo, bo jest tego dużo, bo też nie jest tego za dużo. Takim nawozem no raz na dwa tygodnie przez podlewanie i macie super ogóreczki. No ale to zależy od też waszych preferencji, bo możecie dać właśnie te jakieś nawozy humusowe typu ten florowit humus, a możecie też zrobić tak, że dopiero jak pojawią się niedobory, to je uzupełniać. No ja to lubię, no wiecie, kilka razy dać ogórkom nawóz płynny, szczególnie gdy widzę już takie troszeczkę jaśniejsze liście. No i kiedy nawozić? wcześnie rano lub pod wieczór? No ja lubię pod wieczór, według mnie jest wtedy mniej Mniejsze prawdopodobieństwo, że te warzywo się popali. No teraz jest bardzo ciepło, zważajcie sobie na to. Nawożenie o niewłaściwej porze może popalić warzywa, więc wieczorem jest według mnie najlepiej. No jeżeli są niedobory, to bardziej dolistne nawożenie i też doglebowo. No ja wtedy sobie, jak wiecie, mam jakieś niedobory w przypadku ogórków, no to biorę sobie konewkę, taką z sitkiem, mam taką letnią wodę, to, to, to też jest bardzo istotne, żeby nie lać lodowatą wodą, bo wtedy choćby ogóreczki, ten, ten owoc może być zniekształcony. No i leję sobie taką letnią wodą po warzywie całym, przez co jest to nawożenie dolistne, bo trafia to na liście i doglebowe, bo też trafia właśnie do gleby. No ale zwykle nawożę tak i też Podlewam tak, że leje wokół rośliny. Jeśli są właśnie niedobory, to całość, a tak, to zwykle wokół. Staram się zwykle nie podlewać po liściach, no bo to co powiedziałem, jest większe prawdopodobieństwo poparzenia, szczególnie o niewłaściwej porze, ale też no teraz jest spore prawdopodobieństwo występowania chorób, a podlewanie po liściach zwiększa to prawdopodobieństwo. No i teraz wiecie, ktoś może słusznie sobie stwierdzić, że przecież no pada, to jest woda na liściach i nic się nie dzieje. No i tak no jest, i zwykle się nic nie stanie, ale mi chodzi o to, że takie stałe podlewanie zwiększa to właśnie prawdopodobieństwo. Jest jest ono małe, dalej jest ono małe, ale tutaj daję tylko no, taki przykład sobie, sobie z głowy biorę: że podlewając po liściach, no, jest załóżmy 1%, że będą choroby. No to za każdym razem jest ten 1%. A jak ciągle podlewacie po liściach, no to jest duża, regularna wilgoć, jak są też regularne deszcze, i ogólnie jest to właśnie taka ciągła wilgoć, no to wtedy jest większe prawdopodobieństwo zachorowania rośliny. No, i powiedziałem więc tutaj o różnych informacjach, miałem o, o samym nawożeniu, no ale, wiecie, troszeczkę się rozgadałem, no ale w sumie to też powiem tak, że, no wiecie, no wszystko tutaj się koło tego nawożenia kręciło, a też regularnie podlewając, no to też, to też warto wspomnieć, że mogą się te niedobory tworzyć, a ogórki stale się. Podlewa, więc tutaj też warto te kilka razy nawóz dać. Tutaj też jeszcze krótko wspomnę, że z ogórkami jest tak, bo czy, część osób sobie myśli, że to, to jest tak, jak na przykład z pomidorem, że teraz azot był potrzebny na początku, a bardziej teraz był fosfor i potas. A z ogórkami jest tak, że one potrzebują zarówno fosforu i potasu teraz, jak również azotu przez całą uprawę, Tym więc to nie jest tak, że wiecie nie wiem, od lata fosfor i potas, tylko azot, fosfor i potas, no i nie tylko, to tak tylko tak właśnie mówię, że ogórki potrzebują też bardzo azotu, nie, nie tylko właśnie, żeby tworzyć liście, ale też do owocowania. Każdego jest to decyzja, no i ja już wiecie, kończę, bo poruszę dalej jakiś inny temat, no jest też choćby kwestia tych krzywych Ogórków. Mam to narysowane ładnie w mojej książce, jak uprawiać warzywa, bo są różne przyczyny, dlaczego one są krzywe, no i jak temu zaradzić. No, ale też tutaj się nie będę rozwijał. Miałem o tym filmik w zeszłym roku, też wspominałem o tym już w tym roku. Zrobię też jakiś specjalny filmik o tym, jak już wiecie, planowanie będzie takie, takie większe, więcej osób wtedy będzie miało z tym problem, że już im się tworzą jakieś krzywe ogórki i dlaczego tak się dzieje. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.